Informator powiatu ostrowskiego to podsumowanie ważnych bieżących wydarzeń z życia samorządu powiatowego. Bez wątpienia jedną z najistotniejszych spraw jest przebudowa starego oddziału chirurgii dziecięcej ostrowskiego szpitala na potrzeby oddziału neurologicznego. Kolejna kadencja i kolejne marzenia, kolejne wyzwanie, wśród nich jest również szpital. W szpitalu w dalszym ciągu będą remonty, będą inwestycje, a tą, na którą ja osobiście bardzo czekam i jest to jedna z moich marzeń, to nowe miejsce dla oddziału neurologii. Obecne jest daleko odbiegającym od tych naszych oczekiwań, od tych wymogów XXI wieku. W związku z tym na byłym oddziale chirurgii dziecięcej chcemy przeprowadzić remont i dla ponad 30 pacjentów chcemy przygotować warunki komfortowe, które spełnią oczekiwania zarówno personelu, jak i spełnią również oczekiwania naszych pacjentów. Obecny oddział neurologiczny z pewnością bardzo daleko odbiega od standardów XXI wieku. Ciasne sale, łazienki na korytarzu, podłogi czy wyposażenie, które można nazwać reliktami przeszłości. Tak w skrócie opisać należy ten oddział. Przede wszystkim jednak mało jest miejsc, bo zaledwie 30 łóżek dla pacjentów, w tym 16 z nich na pododdziale udarowym. Pacjentów z problemami neurologicznymi ciągle przybywa. Rocznie to ponad 1600 osób. Od 2012 roku mamy pododdział udarowy i hospitalizujemy chorych w ostrym okresie udaru mózgu. Prowadzimy leczenie trombolityczne. Tych chorych mamy około 600 na rok, także jest to duża liczba. Nie są to tylko mieszkańcy Ostrowa, są to też mieszkańcy powiatu Ostrzeszów, Kępno, Krotoszyn, często jeszcze z dalszych regionów. W oddziale neurologii hospitalizujemy praktycznie każde zachorowania związane z układem nerwowym. Są to zespoły bólowe kręgosłupa, bóle głowy, choroba Parkinsona, zespoły otępienne, wszelakie zawroty głowy, także są to jednostki chorobowe no, liczne i jakby często spotykane wśród osób, wśród populacji. Tak ma wyglądać nowy oddział neurologiczny. Będzie czysto, przestronnie, nowocześnie. Władze powiatu ostrowskiego podpisały już niezbędne umowy na realizację inwestycji. Będzie ona kosztować 3 miliony złotych. Środki w całości pochodzą z budżetu powiatu ostrowskiego. W przypadku remontów niestety to jest wielka niewiadoma dla wykonawcy, bo trudno rzeczywiście przewidzieć, trudno znać na tyle ten obiekt, szczególnie w zakresie projektowania oczywiście też. Wiele rzeczy jest, których się nie da na pewnym etapie nawet projektowania i wykonawstwa, szczególnie pod wycenę takich robót, wziąć pod uwagę oczywiście. Wykonawca tutaj jest, powiem, nam znany, dobrze nam się współpracuje, bo tak to trzeba określić, nie ma żadnych problemów. Wiemy, że zawsze przy takich budowlanych sprawach wychodzą różne takie niuanse, które trzeba na bieżąco korygować. Powiat ostrowski deklaruje, że kolejne remonty w następnych latach będą na terenie szpitala realizowane. W kolejce są na przykład oddział laryngologiczny czy ginekologiczno-położniczy. W ostatnich 8 latach na remonty i inwestycje szpitalne przeznaczyliśmy 60 milionów. To jest bardzo dużo. A w kolejce jest kilka oddziałów. Oddział ginekologiczny, laryngologiczny, na pewno pochylenie się nad oddziałami na 3 maja. Jest oddziałów kilka. Udało nam się wiele zrobić. Ja nie chciałbym w tej chwili wskazywać kolejności, bo to jest takie duże zobowiązanie. A to Rada podejmuje decyzję, za ile i który oddział będzie robiony, ale na pewno dostrzegamy potrzebę dalszych remontów. Czyli mówiąc krótko, neurologia to nie jest nasze ostatnie słowo, wprost przeciwnie. Uważam, że w tej kadencji jest to pierwsze i będą następne. Jestem przekonany, skuteczny. Ważne jednak, że już dziś dyrekcja szpitala słyszy pozytywne opinie płynące z całego regionu na temat ostrowskiej lecznicy. Przy okazji wizyt różnych takich i roboczych i oficjalnych, nie tylko z Ministerstwa Zdrowia czy z Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też takich dyrektorów z innych szpitali, którzy widzą, że nasz szpital się zmienia i w przeciągu tych ostatnich 8 lat, jak jestem dyrektorem, to on się radykalnie zmienił. Tak? Nie dosyć, że się rozbudował, to poszerzyliśmy znacznie zakres świadczeń medycznych, które realizujemy i też po kolei poszczególne oddziały remontujemy, bo jak Państwo wiecie, mam wyremontowany już gruntownie pediatrię, interne, część, a teraz neurologia. Na starej chirurgii dziecięcej, a przyszłej neurologii prace już trwają. Według wstępnych założeń oddział ma być gotowy i oddany do użytku w drugiej połowie maja.